12 listopada 1918 roku Józef Piłsudski otrzymał misję utworzenia rządu. Zdecydowałem się mianować prezydentem gabinetu pana posła Ignacego Daszyńskiego, którego długoletnia praca patriotyczna i społeczna daje mi gwarancję, że zdoła w zgodnej współpracy ze wszystkimi żywiołami przyczynić się do odbudowy dźwigającej się z gruzów ojczyzny. Daszyński ustąpił. 14 listopada 1918 roku Rada Regencyjna podjęła decyzję o oddaniu Józefowi Piłsudskiemu władzy cywilnej, którą piastował formalnie do 29 listopada. Dzień później pojawiła się odezwa mobilizacyjna Komitetu Naczelnego, zachęcająca do wstępowania w szeregi 4. Dywizji generała Żeligowskiego, Polaków zamieszkałych w południowej Rosji. Rozwiązanie się Rady Regencyjnej i przekazanie zwierzchnictwa nad państwem Józefowi Piłsudskiemu dały podstawę do oficjalnej prezentacji Polski na arenie międzynarodowej. 16 listopada wystosował m.in. do prezydenta Stanów Zjednoczonych oraz rządów brytyjskiego, francuskiego i niemieckiego telegram. Wznowienie niepodległości i suwerenności Polski staje się odtąd faktem dokonanym. 17 listopada 1918 roku Józef Piłsudski utworzył pierwszy rząd odrodzonego państwa polskiego. Tymczasowy rząd ludowy Republiki Polskiej pod kierownictwem premiera Jędrzeja Moraczewskiego. Gabinet Moraczewskiego ogłosił m.in. powszechne prawo wyborcze. Ustanowił 8-godzinny dzień pracy. Zagwarantował legalność związków zawodowych i prawo do strajku. 18 listopada 1918 roku zaprzysiężony pierwszy rząd odrodzonej Rzeczpospolitej miał charakter tymczasowy. Weszli do niego politycy Polskiej Partii Socjalistycznej, przedstawiciele Polskiej Partii Socjaldemokratycznej i Polskiego Stronnictwa Ludowego Piast, Wyzwolenie i Lewica. Rządy ekipy Moraczewskiego nie trwały długo. Przetrwały nieco ponad 2 miesiące.